Radio Kraków. Precyzyjnie możemy to podzielić. Pani Alicjo jest matką dzieci, które uczą się w takiej szkole jednopłciowej. To może być taki precyzyjny podział faktycznie? Takimi wyborami się pani kierowała, posyłając tam dzieci? Ja zwróciłabym uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na potrzeby, jakie mają chłopcy i jakie mają dziewczynki. I to było dla mnie chyba główne kryterium, ponieważ moja decyzja była, nasza decyzja, moja i męża, była dość odroczona w czasie i trwała jakiś czas. Był to proces, taki proces, w którym myślę, że dojrzeliśmy do tej decyzji. I mieliśmy dwa podejścia do tej szkoły. Drugie było skuteczne. Wyglądało to w ten sposób, że zaczęliśmy zerówkę w szkole dla chłopców i dla dziewcząt. I tam jakby namacalnie doświadczyliśmy tego, że takie absolutnie naturalne cechy chłopca, wypływające właśnie z tego, co najbardziej naturalne, co najbardziej, powiedziałabym, nawet takie atawistyczne. Chodzi mi też o taką agresywność. Nie agresja, ale wrodzone cechy męskie, tak? One były w szkole. Taką. Rywalizacje również, właśnie te potrzeby, o których też pani doktor wspominała, ruchu, potrzeby może czasem takiej głośniejszej zabawy, bardziej siłowej, gwałtowność. To było absolutnie tak dyskredytowane, tłumione. Nasze dziecko było karane za zachowania, które są absolutnie naturalne. Dlatego postanowiliśmy podjąć decyzję o takiej edukacji. I muszę powiedzieć, że jesteśmy w tej szkole już czwarty rok i nie było ani jednego dnia, kiedy żałowałabym tej decyzji. Widzę też właśnie, że to, co jest taką naturą 10-letniego w tym momencie chłopca, jest absolutnie tutaj kreatywnie wykorzystywane, a nie właśnie tłumione czy obcinane. Pan doktor Stanisław Kowal. Tak, ja pamiętam taki krzyk nauczyciela, nauczycielki z korytarza mojej szkoły podstawowej: Kowal, nie biegaj. I ja też cały czas taki przypominam krzyk sobie, że nauczycielki bardzo zwracały uwagę na to, żebyśmy nie biegali. A jak się do chłopaka mówi nie biegaj, to tak jakby żabie zakazać skakania. To jest po prostu nasza natura. My musimy biegać, my musimy się troszeczkę popychać, musimy walczyć ze sobą i wtedy żyjemy. Po prostu jesteśmy mężczyznami, chłopakami. No i mamy taką naturę. I tu wyprzedzacie dziewczynki, nas dziewczynki, bo my takie współpraca, fizyczność niekoniecznie. Takie zachowanie jak wasze, no to nam nie przystoi, prawda? No i to może być takie właśnie dyskryminowanie trochę. I te szkoły nasze niestety polskie są podporządkowane bardziej dziewczynkom, bo tą całą ekspresję, którą chłopcy mają, ona jest gnębiona, żeby przyporządkować trochę, żeby było więcej spokoju. No przecież nie jesteś na boisku, no ale on wtedy potrzebuje być akurat na boisku. A ty się zastanawiałem. Zapytaliśmy także państwa i proponowaliśmy państwu także dzwonienie do nas w tej sprawie. Pani Maria właśnie zadzwoniła. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i pamiętam moje doświadczenie z pierwszych lat pracy, kiedy to omawialiśmy jakąś historyjkę obrazkową z dziećmi w klasie. Przedstawiona była taka historyjka, gdzie dzieci zjeżdżają z górki zimowa, rozburzyły bałwana, które inne dzieci ulepiły. I pamiętam, że chłopcy w zdecydowanej większości twierdzili, że tam dzieci zjeżdżające specjalnie tego bałwana zburzyły, specjalnie albo dla zabawy, natomiast dziewczynki prawie w 100% stwierdziły, że na pewno zrobili to niechcący. To mnie wtedy tak bardzo uderzyło, bo to były początki mojej pracy. To pani Maria, pani doktor, czy z tym bałwanem teraz byłoby tak samo, czy inaczej zupełnie? Teraz mogłoby być inaczej, tak? Mogłyby dziewczynki powiedzieć, że ktoś specjalnie to zrobił. Oczywiście świat się zmienia i też percepcja i postrzeganie świata przez dzieci się zmienia. Dziewczynki myślą coraz bardziej podobnie, mimo tej naszej różnicy płci mózgu, tak jak i chłopcy. No i można się tutaj zastanawiać, bo to, co powiedzieliście państwo wcześniej, nie do końca precyzyjny jest ten podział zalet. Natomiast no nie mniej możemy chyba powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie przyswajanie wiedzy, to i chłopcy, i dziewczynki mają tutaj zupełnie różne to przyswajanie. I w takim razie jak mają się do tego te zalety szkoły jednopłciowej? Co lepiej wpływa na wykształcenie naszych dzieci? Ja może, jeśli mogę takie słówko Pani też... Pani Alicja Kmietowicz. Z doświadczenia. Pamiętam w drugiej bodajże klasie, jak mój syn uczył się tabliczki mnożenia, to wyglądało to w tej szkole w ten sposób, że biegali po boisku i mogli strzelać bramkę do gola, kiedy poprawnie odpowiedzieli. I mam wrażenie, że poszło to bardzo szybko, bardzo sprawnie. Przyswoił swój materiał. Myślę, że zdecydowanie trudniej byłoby mu siedzieć nad książką z pochyloną głową i uczyć się pamięciowo. Myślę, że to jest ogromna zaleta tej szkoły, że jakby te potrzeby też związane właśnie z przyswajaniem wiedzy są tutaj rozróżnione, takie spersonalizowane.
Właśnie, bo chyba chodzi o to, żeby nauczyciele byli przygotowani do pracy w takiej szkole. Nie jest rzeczą najważniejszą, że mamy szkoły dla dziewcząt i dla chłopaków, tylko nauczyciele muszą wiedzieć, jak w tych szkołach pracować. Czyli nie sama zmiana strukturalna, szkoła dla chłopaków, tylko no, nauczyciel... No to też miałem pytać, czy wszystkie właśnie, te reformy, właśnie, które dotykają nas co jakiś czas, to... Czy to tak naprawdę nie jest problem, bo to na samym końcu i tak jest nauczyciel i to on decyduje o wielu na samym rzeczach. Końcu i na samym początku. To znaczy nauczyciele są najważniejsi. To jest koniec, kropka, wykrzyknik. I trzeba sobie to uświadomić, że jeżeli mamy dobrze przygotowanych nauczycieli, jeżeli mamy rozsądnych nauczycieli, którzy widzą te potrzeby dziewcząt i chłopców, to ja może zaryzykuję, będąc zwolennikiem szkół dla chłopców i dla dziewcząt, powiem tak, że w szkole koedukacyjnej taki nauczyciel też będzie osiągał sukcesy. Będzie mobilizował chłopaków do pracy, będzie mobilizował dziewczęta do pracy. Tylko on musi być dobrze przygotowany, musi widzieć te różnice i musi działać wtedy, kiedy trzeba. Czyli dlaczego żeby chłopcy w szkole koedukacyjnej nie mieli strzelać na bramkę po osiągnięciu sukcesu z tabliczką mnożenia? I to jest nie to zależy możliwe. Od szkoły, tylko to jak pan mówi, zależy od nauczyciela, a dla mnie szkoła to nie nauczyciel. Dla mnie szkoła to najpierw dziecko, a potem nauczyciel, który towarzyszy dziecku w rozwoju. I dobry nauczyciel wie, że dziewczynki o wiele łatwiej przyswajają wiedzę, że o wiele lepsze mają ruchy i też oprócz tego uczą się na pamięć. Chłopcy nie znoszą uczenia się na pamięć, prawda? Pięknie piszą, chłopcy bazgrają, ale dobry nauczyciel wyłapuje to i komplementuje i dziewczynki, i chłopców. I jeszcze raz mówię, dobry. No dobrze, państwo mówicie jakby o takich...